witajcie w Grecji. Na razie nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, poza tym, że jest strasznie gorąco. Myślałam, że nie będzie aż tak gorąco, a tutaj jest jakaś chyba taka bardzo duża wilgotność powietrza. Bo jak tylko wysiedliśmy z samolotu, to miałam wrażenie, że ubranie od razu się do mnie przykleiło. No ale może to tylko wrażenie. W każdym razie jest bardzo gorąco, czego się nie spodziewałam po już w sumie wrześniowej pogodzie. Zrobiliśmy takie malutkie rozeznanie po okolicy, zostawiliśmy rzeczy w hotelu, który jakoś szczególnie nie przypadł nam do gustu, ale w sumie spodziewałam się, że tak będzie i później rozwinę ten temat. A na razie jesteśmy w tawernie nad samym morzem i naprawdę jest pięknie. Od razu po obiedzie poszliśmy się przebrać w kostiumy kąpielowe, dlatego że sprawdziliśmy, że woda jest tak ciepła, że aż chce się do niej wejść. Jest wręcz gorąca, jak zupa. Ja taką wodę akurat uwielbiam, bo zawsze mam problem z zamoczeniem pewnych strategicznych części ciała. Tutaj jestem przekonana, że tych problemów nie będę miała i zaraz się wykąpię. I ogólnie znaleźliśmy tutaj, tam jest ta tawerna, w której byliśmy na obiedzie, bardzo, bardzo fajna. I znaleźliśmy tutaj taki fajny zakątek, gdzie nikogo nie ma. Są tylko jakieś skały i jest pięknie, woda jest czysta. Już nie mogę się doczekać, kiedy do niej wejdę, ale tak w ogóle to chyba nie powiedziałam, że jesteśmy na Lefkadzie, czyli na greckiej wyspie, która jest jako jedna z nielicznych połączona z lądem za pomocą mostu. Jest to most, to się chyba nazywa zwodzony, taki, który się podnosi i co godzinę go otwierają po to, żeby jachty i inne tam stateczki z mariny mogły sobie przepłynąć. Ale tak ogólnie to można się tutaj dostać normalnie z Grecji kontynentalnej i jestem przekonana, że wielu Greków z tego korzysta. Z tego co widzimy, to właściwie są tutaj głównie Grecy. Okej, woda jest boska, ale ma jeden drobny mankament, a mianowicie to kamieniste dno, przez które no naprawdę ciężko się wchodzi do tej wody i jest śliskie to dno, więc można się poślizgnąć. Ja starałam się jak najwięcej płynąć, żeby po tym nie chodzić i wtedy rozcięłam sobie kolano o dno, bo nie zauważyłam, że już jestem tak blisko dna i zaryłam kolanem. Także to jest troszeczkę niefajne. Pokażę wam, jak blisko mamy na plażę, bo to tak jak widać jest już praktycznie tuż za tą ulicą. Trzeba tylko przejść przez ulicę i jest się już na plaży. Tutaj właściwie tak centralnie naprzeciwko jest bardziej taki port, marina, a plaża jest obok. Nie wiem, jak mam się ustawić, żeby nie wiało, bo trochę dzisiaj wieje i trochę są fale przez to, ale nie jakieś bardzo duże. Właśnie śmiać mi się chciało, jak we vlogu z Cinque Terre z tego dnia, kiedy jesteśmy na plaży, ja tam mówię, że są straszne fale, a tych fal tam w ogóle nie widać prawie. To znaczy, no są jakieś, ale są małe. Ale dla mnie każde fale są straszne, bo ja nie umiem jakoś super pływać i zawsze przyjemnie jest, kiedy morze jest takie jak tafla dosłownie jeziora albo basenu. No mnie przynajmniej się fajniej pływa, chociaż oczywiście jeżeli chce się pobawić z falami, jak kiedyś pamiętam, cały czas nie mogę zapomnieć tego, jak byliśmy na Rodos i pojechaliśmy na tę zachodnią? Na tę bardzo, bardziej dziką, tak, zachodnią, na tę zachodnią stronę wyspy. I tam były właśnie fale w Morzu Egejskim, bo na Rodos jest tak, że z jednej strony jest Morze Śródziemne, a z drugiej strony jest Morze Egejskie. I były tam bardzo duże fale i po prostu jak my się wtedy wyszaleliśmy na tych falach, to do tej pory to wspominam jako jedną z takich najfajniejszych rzeczy, które robiliśmy na Rodos. Także dzisiaj sobie plażujemy. Plaża jest pusta, w ogóle nie ma ludzi, jakiś kotek tylko tam, nie, to piesek, tak, to piesek idzie, piesek się kładzie. Tak to wygląda. Nie ma jeszcze totalnie nikogo, ale myślę, że to się później zmieni, bo ktoś, podejrzewam, że w weekend przyjeżdżają tutaj Grecy z
Z kontynentu po prostu, chociaż nie jestem pewna, czy wybierają akurat tę miejscowość, bo miejscowość, w której jesteśmy, jest taka dosyć mała, spokojna, cicha. To są nasze pierwsze od 4 lat wakacje z biurem podróży. Ostatnio wyjeżdżaliśmy cały czas na własną rękę, korzystając z tanich linii lotniczych i z Airbnb, które bardzo Wam polecam. Przypominam, że możecie otrzymać zniżkę na pierwszy wyjazd. Link do, z mojego linka polecającego znajdziecie go pod filmem. No ale my jesteśmy tutaj z biurem podróży. Ja jakoś tak odzwyczaiłam się od wyjazdów z biurem podróży, ale ogólnie absolutnie nie jestem im przeciwna, bo mnie w ogóle biuro podróży nie interesuje. To jest dla mnie tylko forma jakby, no nie wiem, organizacji wyjazdu. Faktycznie jest to wygodne, że kupiłam w jednym miejscu wszystko już po wyjściu z samolotu. Nie musiałam się martwić o to, żeby znaleźć przystanek, autobus i tak dalej, żeby dojechać na miejsce. Ale też ja mam takie podejście, że nie mam absolutnie żadnych wymagań co do hotelu. Zawsze wyjeżdżamy w miejsca, gdzie hotel jest, nie wiem, wybieram zawsze jakieś takie gorsze, tańsze hotele, dlatego że my w hotelu nie spędzamy czasu. Wyjątkiem była Turcja. Na szczęście wzięłam całkiem fajny hotel, fajne miejsce z wyżywieniem all inclusive, z basenem i tak dalej. W ogóle basen wydaje się, że jest czymś oczywistym na wakacjach w takich miejscach, ale w hotel, w którym teraz jesteśmy, nie ma basenu i ja oczywiście wiedziałam o tym, podejmując decyzję o zakupie, ale stwierdziłam, że skoro już tak jestem przyzwyczajona do podróżowania z Airbnb, gdzie mieszka się albo u kogoś w mieszkaniu, albo właśnie w wynajętym całym mieszkaniu, albo z kimś, tak jak mieszkaliśmy w Barcelonie, to i tak się nie ma basenu. Więc i tutaj, w miejscu, gdzie mamy piękną plażę, piękne morze, tak czułam, że nie będzie potrzeby, żeby ten basen w hotelu był. I w ogóle to w tym hotelu nic nie ma, w sensie, że nie ma nawet żadnego ogrodu. Tam jest tylko wejście do hotelu, od razu jest ulica, on jest też bardzo blisko morza, więc blisko jest ta plaża, także to jest plus, ale no, tak naprawdę nic tam nie ma. Ale to nie jest dla mnie problem. No, w ogóle bardzo mało czasu spędza się w hotelu podczas takich wyjazdów, dlatego ja nie zwracam uwagi na to, żeby te hotele... No ważne, żeby to było czyste, ale jeżeli chodzi o to, żeby były tam jakieś atrakcje, animacje czy coś w tym rodzaju, to ja w ogóle nie cierpię takich rzeczy i to zakłóca jakiś taki mój spokój. Ja w zupełnie innym celu przyjeżdżam w takie miejsce, dlatego to jest dla mnie drugorzędne. Nie wyobrażam sobie, żeby płacić jakieś grube pieniądze za to, żeby być w dobrym hotelu, podczas gdy w tym hotelu spędza się tak mało czasu i jakby inne rzeczy są ważniejsze. Ja wolę zainwestować pieniądze zamiast w hotel, to w wynajęcie samochodu na więcej dni, czy właśnie w jakieś rejsy, czy coś takiego, żeby więcej zobaczyć. Dzisiaj już mam buty do chodzenia po wodzie. Nie są jakieś tam piękne, ale na pewno będą praktyczne. I nawet jeżeli stanę na jeżowca, to myślę, że nic mi się nie stanie, bo wczoraj, kiedy tam snurkowałam, to odkryłam, że są tutaj jeżowce i jest ich całkiem sporo. A to nie jest przyjemne stanąć na jeżowca. Chodnikiem i nagle może oberwać cytryną, limonką w głowę. Widzieliśmy właśnie prawdziwe greckie wesele. Co prawda niewielkie, tak jak w tym filmie, ale w bardzo fajnych okolicznościach, bo w takim ekskluzywnym beach barze nad samym morzem, na samej plaży, ale nie chciałam być bezczelna, żeby to nagrywać. No bo jednak nie. A tutaj szykuje się kolejne. Nad samiuteńkim morzem. Będzie fajna impreza, zostajemy. To jest mój drugi wyjazd, podczas którego staram się vlogować. Pierwszy był we Włoszech. Chodzi mi o takie typowe vlogowanie, kiedy coś gadam do kamery i pokazuję. We Włoszech pokazywałam znacznie więcej, znacznie częściej sięgałam po kamerę. Jakoś to był zupełnie innego rodzaju wyjazd niż ten. Ten jest nastawiony przede wszystkim na relaks, na odpoczynek, niekoniecznie na to, żeby wszystko relacjonować. Dlatego nie pokazuję tak jeden do jednego wszystkiego, co robimy, tylko wybieram sobie jakieś tam fragmenty, kiedy faktycznie mam ochotę coś nagrywać, bo nie jest to tak przez cały czas. Też chcę i potrzebuję czasami odpocząć od tego internetowego świata i od myślenia o nim.
bo mimo, że bardzo to lubię, zarówno blogowanie, jak i prowadzenie tego kanału, no to we wszystkim się można wypalić, kiedy robi się to zbyt często i się od tego w ogóle nie odpoczywa. Co do samej Lefkady, to jest ona położona tak bardziej na północy Grecji, na Morzu Jońskim, niedaleko Zakynthos, niedaleko Korfu, na tym samym morzu. Tutaj też bardzo blisko jest Kefalonia i Itaka, nawet są rejsy tutaj stąd organizowane tam. Nie wiem, czy się skusimy na taki rejs, bo muszę przemyśleć, co dokładnie chcemy zobaczyć. Czy chcemy płynąć na jakąś plażę, która jest niedostępna od strony lądu, bo jest tutaj sporo takich plaż, czy raczej właśnie chcemy zobaczyć jakieś inne wyspy. Właśnie a propos tych plaż, to jest kilka plaż, które faktycznie nie są dostępne od strony lądu, dlatego że Lefkada jest obszarem aktywnym sejsmicznie, czyli odbywają się tutaj od czasu do czasu trzęsienia ziemi. I z tego co kojarzę, to ostatnie takie poważniejsze było w listopadzie ubiegłego roku, czyli niecały rok temu. Zniszczyło ono m.in. dojazd na plażę Egremni Beach, to jest dojazd i w ogóle zejście na tą plażę, ponieważ tam się ziemia dosyć mocno osunęła. To jest jedna z najładniejszych plaż tutaj na wyspie. Aktualnie jest dostępna bardziej od strony morza. Oczywiście na pewno da się jakoś dostać od lądu, ale myślę, że takiemu przeciętnemu turyście, który nie ma tam quadów albo roweru, żeby tam gdzieś dojechać, to może być ciężko. Jeszcze co do samej Lefkady, to wyspa jest bardzo, bardzo górzysta. Ile ona mówiła, że ile procent? 90%? Jakoś tak bardzo dużo. Około 90% czy nawet więcej wyspy stanowią góry. Wzniesienia. Są jakieś obszary nizinne, na przykład Basiliki jest na terenie nizinnym i Lefkada. No dobrze, która jest godzina? Zbieramy się zaraz na kolację. Mamy w hotelu wykupione śniadania i obiad o kolację. To jest pierwszy raz w Grecji, kiedy mamy wykupione jakieś tam posiłki w hotelu. No tutaj akurat była taka opcja. Ale akurat w Grecji spokojnie można jeść gdzieś na mieście. Jest tyle fajnych miejsc, tyle takich bardzo fajnych tawern, że nie opłaca się tutaj za bardzo przyjeżdżać z wyżywieniem, bo to jednak troszeczkę uwiązuje, że trzeba iść do tego hotelu na konkretną godzinę, kiedy chce się z tego skorzystać. Wojtek mi pompuje koło. Dzisiaj będę się relaksować na wodzie. Wczoraj prawie się utopiłam, więc dzisiaj będę się czuła bezpiecznie, kiedy to koło będzie gdzieś w okolicy. Właściwie to chyba powinnam się do niego przywiązać. O, tam za tymi kamieniami to jest miejsce, gdzie byliśmy wczoraj, a dzisiaj troszeczkę zmieniliśmy miejscówkę, żeby sobie zmienić widok, bo tam jest jednak trochę inny i tu jest trochę inny.